Rozmawiałem z radnym, który w poprzedniej kadencji jakby, jak on to powiedział, był taki okres wpadki, który miał się za chwilę skończyć. Ale wyborcy, to co powiedział kolega Czech, powiedzieli, że nie chcemy, żeby te zmiany trwały, żeby ta gmina dalej była otwarta, żeby była taka przyjazna ludziom i zdecydowali, że wybory wygrał Gierek. Ja chcę tutaj radnym powiedzieć, że to stare z 2010 roku już nigdy nie wróci. I możecie być święcie przekonani. I wydaje mi się, że kolega powiedział mądre słowa. Można być złym, nie godzić się z tym, ale to jest i to jest trwałe. To nie chodzi o to, czy za 3 lata będę dalej mówić, czy nie, ale chodzi o to, że ludzie chcą, żeby ta gmina się rozwijała. I dbanie się rozpoczęcia reform w tej gminie, przeróżnych, dbanie się tworzenia planu. Ja mam nadzieję, że jak spotkamy się w tym marcu i będziemy rozmawiali, to już nie wrócą te 4 lata, kiedy było niebo nie. Tylko jeżeli nasza, ja nie mówię, że ja mam monopol na mądrość, ale uczmy się i rozwiązujmy problemy. A nie udowadniajmy sobie, że musi być na naszym. Dajmy się też na wiedzę naszych dyrektorów, kierowników czy strażaków. Nie skłócajmy tego od środka już na samym początku kadencji. Wydaje mi się, że ja, moje drzwi zawsze są otwarte. Nawet radni nie zauważają, że wchodzą do pokoju, żądają to czy tamto. Tak nigdzie nie ma żadnej gminy. Ale ja nie chcę, żeby były plotki, że u nas coś się ukrywa, coś gdzieś działa. My musimy zacząć pracować konstruktywnie. Ten plan, który chcemy zrobić, on musi być wywalczony podczas takich rozmów poza sesją. I on musi być wywalczony przez wszystkich. Nie, że bierzemy to do domu, konsultujemy. Każdy z was wie, jak bym chciał, żeby tak gmina wyglądała za 4 lata, jak przestaniemy pełnić tutaj funkcję i będą wyborcy. Każdy z was wie, co mieszkańcom potrzeba. W ogóle nie rozmawiamy o tym, że nasza gmina się starzeje. My musimy przyciągnąć młodych. Dzisiaj plany, które wykonujemy, robimy najczęściej pod klienta, jednego, dwóch. My musimy zacząć robić plany umożliwiające zakup działki, budowę, przyciąganie młodych, żeby chcieli tu działać, tworzenie spółdzielni socjalnych, wykorzystać 5 lat pani Dymnej, bo będą też tworzyli spółdzielni socjalną. My musimy być stymulatorem tworzenia miejsc pracy. Ale też musimy pamiętać, że skoro się starzejemy, potrzebujemy sprawnej przychodni, czy potrzebujemy obniżenia kosztów ścieków i wody, ale nie kosztem podatku, tylko kosztem innego działania. A jeżeli się z tym nie zgadzamy, a widzimy inne rozwiązanie, to je podajmy. A nie na zasadzie, tak było zawsze, niech tak jest. Czas biegnie. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nic nie stoi w miejscu. Jeżeli my nie biegniemy, a często nie wyprzedzamy, to się cofamy. Tak jest w życiu każdego człowieka. Jeżeli siedzi tylko pilocikiem, działa, to na pewno się cofa i te szare komórki przestają pracować. Tak jest z gminą. I wydaje mi się, że kolega mówi święte słowa. Ja też bym chciał zaapelować. Ja jestem do Państwa dyspozycji. Do zweryfikowania Państwa poglądów. W gminie są wszystkie dokumenty. Przyjdź,